Rząd podjął decyzję nie o obniżeniu wieku emerytalnego, ale o podwyższeniu wieku emerytalnego dla rolników, dla ubezpieczonych w KRUS-ie. Wszystko wskazuje na tym, że to, co PSL z trudem wywalczył, czyli okres, że do 2017 roku wiek emerytalny dla bardzo ciężko pracujących rolników od często 16 roku życia wynosi 55 dla kobiet, 60 lat dla mężczyzn, jeżeli jest przepracowany 30 lat składkowych, czyli dużo czasu tej pracy w rolnictwie, ciężkiej pracy. I rząd PiS-u chyba chce się z tego wycofać. Nie chce tych rozwiązań na stałe, tylko chce mieć jeden wiek emerytalny dla wszystkich. To oznacza drastyczne w krótkim czasie podniesienie wieku emerytalnego, nie rozłożone na raty, tylko automatyczne podniesienie wieku emerytalnego dla rolników, dla ubezpieczonych w KRUS-ie, dla kobiet. To jest niedopuszczalne. Oczywiście będziemy przeciwko temu protestować. To też pokazuje, jaki stosunek do wsi i rolnictwa ma PiS. On po prostu nie rozumie, nie lubi i nie chce. Nie lubi polskiej wsi, choć ta wieś w ostatnich wyborach zagłosowała na PiS. Nie wiem, co ci rolnicy i co wieś uczyniła PiS-owi, że tak ją gnębi, ale sytuacja jest naprawdę poważna. Jeśli to jest prawda, że ma być jeden wiek emerytalny dla wszystkich i nie ma być osłony dla rolników, no to to jest skandal. To jest skandal wybitny. Za tak ciężką pracę nie można zgodzić się na podniesienie wieku emerytalnego. Tyle było zarzutów. Tyle emocji kierowali w naszym kierunku posłowie PiS. I co robią dzisiaj? Co rząd dzisiaj proponuje? Chciałbym, żeby na to pytanie jak najszybciej poznać odpowiedź. Jakie jest stanowisko klubu PiS, bo ono jest kluczowe w debacie emerytalnej.